spacerkiem, po drodze lubi zajrzeć, to tu, to tam. A może pan wie, gdzie mógł zajrzeć teraz po drodze? To jest tego dyrektora, do gimnazjum. Coś mówi, że musi z nim porozmawiać, bo pan Rejent jak z Warszawy wraca, to zawsze... Zagląda do niego, jego? Tak? Z nim porozmawiać. Pewnie pan ma na myśli tego dyrektora Szczerbickiego, tak? A jakiego by innego? Idźcie tam, naprzeciw do gimnazjum, na pewno spotkałeś tam pana Rejenta. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję, do widzenia. Nie tak chcecie, jeszcze raz. Drogi Bolesławie, przepraszam, że mnie nie zostałeś. Musiałem wyjść tak wcześnie. Dzisiaj ważny dzień. Mówiłem się na partyjku dominat europejskiej, kozowskim i publicznym. Może spotkamy się wieczorem w centralce, albo wpadnę do ciebie, bo bardzo się bardzo chcę wyjść. Może nie wieczorem, ale teraz zajrzę po drodze do partii. Michał Pieszko chciał z tobą porozmawiać. Super, dziękuję bardzo. Zanim pójdziemy do parku, Dobry, tak, tak, już rozmawialiśmy. Chciałem mu powiedzieć, że właśnie dzisiaj przyjeżdżała nam z lekarzy na do ballady. Bo nie wiem, czy wiecie, ale nasze kobiety, które trzeba było wydać kilka ostatnich, bardzo pięknych utworów już mamy. Ale to jest świetnie. Stało się nieszczęście. Okazało się, że w książce są błędy i chyba wszystko pójdzie do kosza. Oj, no to... Pewnie Leśmian się bardzo zmartwił z tego powodu. Myślę, że było mu bardzo przykro. Zmartwił się do wszystko. I chyba poszedł do domu. Ja też już chcę ten sam. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Może Bolesław Leśmian? Okay. No jak to pan z Zamościa i pan nie wie? Bolesław Leśmian to znany zamojski notariusz i poeta. A notariusz ktoś kłaja potem wygląda na tym informacji? No nie, no ale byłam przekonana, że pan wie, jak wygląda Bolesław Leśmian. No nie przechodził ten do taki drobny, niski człowiek, ubrany na czarno, taki elegancki. Taki elegancki? Przechodził ten jak taki dziwny jegomość, zamyślony jakiś. Poszedł chyba w tamtą stronę. Tak, w stronę rynku, tak? Tak? Pani Zofia i dziewczynki już godzinę na niego z obiadem czekają. A on sobie łazi, nie wiadomo gdzie. O, chamo, tyle ogląda. Jak zwykle, głowa w chmurach. Muszę iść dać państwu obiad. A dziś? Zrobiłam pana ulubione bliny i pierogi. Pan Bolesław się cieszy. A potem będzie gadał coś od rzeczy, że ja to niby taka królowa kucharka. Nie przejmujcie się nią. Muszę iść. Ona tak zawsze. A świata może tymi całymi jaśmianami nie widzi. Ale to dobre i ludzkie państwo. Mieszkają tu na pierwszym piętrze. O te okna. Mają dwie córeczki, takie ładne dziewczynki. On to podobno poeta. Ale kto by się takimi głupstwami przejmował? Ona to wielka malarka. Całymi dniami siedzi i obrazy maluje. Na ścianach je wiesza. Tylko Feliksowa mówiła, że tak jakieś smutna. Ale dobra i ładna ta pani Zofia. A wiecie, co się dzisiaj stało? Jaś, wiecie, ten łajdak i obdartus, z samego rana obsypał panią Zofię różami. Jeszcze były mokre od rosy. Pani Zofia pyta, skąd te róże? A on ucałował ją w rękę i rzecze z ogrodów, z własnych ogrodów, pani sędzino. To szelma, wszyscy wiedzą, że nie ma żadnych ogrodów, a on te róże z parku ukradł. No, zagadałam się, a tam na mnie dzieciaki czekają. Dobra. Feliksowa mówi, że tam do nich drzwi są zawsze otwarte. Także jak chcecie, to idźcie. No. Do zobaczenia. Ja nic nie mówię.